Są tacy wśród nas, którzy daleko odeszli od Boga w poszukiwaniu szczęścia i ciągle są nieszczęśliwi. Są tacy, którzy zostawili swoje domy, rodziny i stracili wszystko, a najbardziej siebie. Są tacy, którzy zrujnowali życie sobie i innym, dlatego teraz żyją w samotności, strachu i zniechęceniu. Są też tacy, którzy stracili przez to oczy, głowę i ścieżkę do Boga. Są tacy, którzy wpadli w sidła grzechu, zmysłowości, niepohamowanych pragnień, którym do dziś nie umieją przestać się kłaniać. Są tacy, którzy zostali odtrąceni, pokrzywdzeni i teraz sami odtrącają i krzywdzą. Są tacy, którzy nie potrafią przebaczyć sobie i innym, dlatego noszą w sobie bunt do Boga i do Ojca się modlić, bo nie poznali, co znaczy być kochanym za darmo i dlatego nie mogą uwierzyć albo już nie chcą, że Bóg naprawdę jest Ojcem. Są tacy. Biblia nazywa ich marnotrawnymi synami, zbłąkanymi owcami albo nieurodzajnymi drzewami bez owoców. Ale wszyscy oni noszą w sobie głęboki głód, którego nie potrafią niczym nasycić. Wróć do dnie swoich, wróć do Ojca. I takich też, moi drodzy, widzimy w dzisiejszej Ewangelii. Chromi, ułomni, niewidomi, niemi, wielu innych. Jezus ich wszystkich uzdrowił, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Ale okazało się, że została jeszcze jedna choroba. Niemi zaczęli mówić, łomni być zdrowi, chromi zaczęli chodzić, nawet niewidomi zaczęli widzieć. Mówi, że wszyscy można ich puścić w takim stanie, bo zasłabną w drodze. I pewnie tak by było. Jezus by się nie mylił. I dzisiaj, moi drodzy, wielu z nas na swojej drodze również zasłabło i słabnie. I chociaż jesteśmy zdrowi, chociaż nawet doświadczyliśmy od Pana Boga jakiegoś uzdrowienia, może nawet fizycznego, ale czy zdrowi, nie ma siły na tyle, aby iść, albo jeszcze więcej, brakuje nam siły, aby w ogóle żyć. I są tacy pośród nas. I myślę, że wielu z nas na początku w tym tekście odnalazło się, że pośród nas są tacy, którzy potrzebują przede wszystkim, żeby być nakarmieni, bo umierają. Umieramy, bo żyjemy w samotności, w strachu. Umieramy, bo zostaliśmy spieniężeni to nieraz w życiu. Umieramy, bo zostaliśmy skrzywdzeni nieraz w naszym życiu. Umieramy, bo nie potrafimy przebaczyć, bo jesteśmy obrażeni na cały świat, czyli jesteśmy jak sieroty. I coś takiego życie z nas porobiło, że nie potrafimy dzisiaj uwierzyć w miłość Boga do siebie. To znaczy nie zostaliśmy nakarmieni miłością, nie zostaliśmy nakarmieni zrozumieniem. Rzecz w tej dzisiejszym nakarmieli, że nawet jeżeli już Jezus na sposób fizyczny wszystkich pouzdrawia, tak jak my tego często pragniemy, że Pan Jezus nas uzdrowił, to zawsze pozostaje jeszcze głód, z którym czasami nie wiemy, co zrobić. Albo nie wiedzą, co zrobić ci, którzy żyją obok nas. My nazywamy to, że zrobili zło, że stoczyli się na dno życia, że nie potrafią ogarnąć swego życia. Faktycznie nie potrafią. Jedynie wystarcza im siły na to, żeby grzeszyć. Pogrążysz się gdzieś w kolejnym grzechu, nałogu. Stracić sens. Na to tylko wystarcza im siły. Dlatego też jeszcze jedno takie skojarzenie z naszymi lampionami, z którymi przychodzimy na tę mszę świętą roratnie. Wiecie, moi drodzy, czasami w duszy człowieka jest tak ciemno, że bez światła człowieka nie ma sensu. Czasami, moi drodzy, w życiu człowieka jest tak ciemno,
że bez Chrystusa, który jest światłem, nie wejdziemy, nie zbliżymy się. I dzisiaj wielu z was tego doświadcza też w relacjach ze swoimi bliskimi, że jest tak ciemno w ich duszy, że my bez modlitwy nie zbliżymy się do nich. Bez Bożej łaski nie będziemy potrafili albo będziemy bali się zbliżyć, rozmawiać, to dotykać najważniejsze. Boimy się ciemności, boimy się tego głodu, który jest w drugim człowieku. Jest czasami w duszy człowieka tak ciemno, że bez doświadczenia Bożej miłości nigdy nie przebaczymy, a jedyne co to będziemy nienawidzili, potępiali, że robi źle, że robi niewłaściwie. Owszem, robił i wielu robi źle, i wielu grzeszy, i wielu żyje w ciemności, ale tym bardziej to my mamy wejść w ich życie pionami na roratłę. Jesteśmy w ciemności, która potrzebuje światła. I tak samo wielu, życie wielu ludzi potrzebuje światła, bo jest jedną wielką ciemnością. Jest jedną wielką wątpliwością i niewiarą w to, że można jeszcze kochać i że można być jeszcze kochanym. Dlatego też, moi drodzy, postanowiliśmy zaproponować 9-miesięczną nowennę wynagradzającą. Dlaczego, moi drodzy, 9 miesięcy? Bo tyle potrzeba, żeby mógł narodzić się nowy człowiek. Powrót do Boga jest takim właśnie nowym narodzeniem, a nawet nowym stworzeniem człowieka. Moi drodzy, każdy z nas ma obok siebie takich ludzi, których duszy jest tak ciemno, że bez światła modlitwy i Bożej łaski boimy się podejść. To są ci wszyscy, wobec których często zdali z nim będzie ręce. To są ci wszyscy, którzy pogubili się na drogach swojego życia. Nie muszą to wcale być wielcy grzesznicy. Może to są po prostu ci, którzy nie wierzą już, że Bóg ich kocha i że jeszcze ktokolwiek ich kocha i jest w stanie pokochać. To jest właśnie nowenna i modlitwa ze względu na takich ludzi. Takich ludzi, którzy stracili Boga jako Ojca do Boga. Aby każdy, czyli znowu dać im szansę, aby mogli nakarmić się łaską miłości również od nas. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj z tym nas zostawiam, żeby zobaczyć, że są tacy obok nas i wokół nas ludzie, których duszy naprawdę jest ciemno i oni naprawdę cierpią. I dzisiaj jest pytanie, kto zaniesie im światło, kto ich nakarmi. Możemy uzyskać pozostanie, możemy prosić. I nawet wobec głodu apostołowie w dzisiejszej Ewangelii są bezradni. Najlepiej by powiedzieli, niech idą do domu. Tylko jest czasami, moi drodzy, w tym problem, że tacy ludzie nie mają domu. I nigdzie nie czują się jak w domu, to znaczy przez nikogo nie czują się kochani. I przez ten cały czas Adwentu, przez wszystkie msze święte roratnie będziemy rozważać o tej nowennie, przybliżać jej istotę, żeby zobaczyć, że wielu z nas pewna szansa jest możliwość powrotu do Ojca. Maryja w tym wszystkim razem z nami cierpi i płacz Maryi to jest przede wszystkim płacz nad naszą ciemnością duszy, że człowiek tak cierpi, będąc daleko od Boga, od Ojca, jak sieroty. I niech to dzisiaj też nam pomoże zauważyć takich ludzi obok siebie. Jeżeli mówimy o Adwencie, na przygotowaniu, o przygotowaniu na spotkanie z Chrystusem, to, moi drodzy, tym człowiekiem myśleć, w którego duszy jest ciemno. Amen.